Rosyjskie rodziny zrozpaczone. Pytają Ukraińców, co z naszymi żołnierzami? Rosyjskie rodziny pytają o losy żołnierzy. Dziesiątki tysięcy zgłoszeń. Do ukraińskich władz wpłynęło 32 tysięcy. Zapytań o losy rosyjskich żołnierzy przekazał doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Wiktor Andrusiw. Otrzymaliśmy ok. 12 tysięcy. Zgłoszeń, może więcej. Na infolinie i ponad 20 tysięcy. Przyszło na Botiszcz i swoich, znajdź swoich, w telegramie, powiedział Wiktor Andrusiw. Przyznał, że obecnie zjawisko nie jest masowe. To miało charakter masowy mniej więcej na początku marca, zaznaczył doradca. Dodał, że Rosjanie zostawiają dane swoich bliskich, żołnierzy, o których nie mają informacji. Często nawet dzwonimy i pytamy, na przykład, Dlaczego nie zapytacie swoich władz, a oni twierdzą, że tamci kłamią, powiedział Andrusiw. Jego zdaniem w Rosji zaczyna narastać powszechne przekonanie, że Kreml nie mówi prawdy w sprawie militarnej operacji specjalnej, jak nazywana jest agresja na Ukrainę.